A i cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Na początek jest prośba do każdego o zostawienie tej łapy w górę pod filmem. Świetnie wam to wychodzi ostatnio, pomaga to bezpośrednio wszystko rozwijać. Dziękuję serdecznie każdemu, kto tą łapę w górę klika. Słuchajcie, dzisiaj poza konkursem, który tu zrobimy dla was na Freebeta w BetKliku, pochwalimy kilka osób. No bo wiadomo, mamy taki troszkę off-season piłkarski, więc warto pochwalić na przykład z minionego weekendu kilka osób, które przede wszystkim na naszym Discordzie, dzieląc się swoimi typami, też troszkę ograły bookmachera. Także do tego sobie zaraz przejdziemy. Przejdziemy zaraz do konkursu. Oczywiście w BetKliku jest cały czas aktualna promocja na zwrot kasy za przegrany kupon. Po prostu jeżeli kupon ci nie wejdzie, to BetKlik zwróci ci kasę. I to możesz sobie z tej promocji skorzystać nawet dzisiaj. Zostawiam wam link podpięty w pierwszym komentarzu pod tym filmem do tej promocji. Jest tam fajnie punkt po punkcie opisane, co trzeba zrobić, żeby po prostu z tej promocji skorzystać. Słuchajcie, zanim przejdziemy do chwalenia tych kuponów i przeglądania tych wygranych kuponów z Discorda, to odpalimy szybki konkurs na kasę dla was do zgarnięcia. Dwie dyszki Freebeta w BetKliku do zgarnięcia i słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby o te dwie dyszki powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, czyli to, o czym mówiłem na początku, i w komentarzu typujcie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Islandią a Hiszpanią do lat 19. To jest piłka nożna. Dopisujecie swój nick gracza z BetKlika, typujecie do 21:15, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na BetKlik nie biorą udziału w zabawie i to jest generalnie, to są mistrzostwa Europy do lat 19 w piłce nożnej. Także typowanie zostawiam wam, komentarze do waszej dyspozycji. Zaproszę was jeszcze generalnie na naszą grupę Discorda, Instagrama. Te wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Na samej grupie na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi. No a na Discordzie właśnie z Discorda będziemy przeglądać dzisiaj kupony. Na Discordzie dzieje się generalnie dużo. Poza konkursami, poza żywą dyskusją o typowanku praktycznie 24/7. No to są oczywiście też kupony do przeglądania. Jeżeli ktoś by chciał do tego naszego Discorda dołączyć, każdy może. Serdecznie zapraszamy. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem i też w pierwszym komentarzu pod tym filmem, więc teraz lecimy już bezpośrednio z tymi kuponami. Warto sobie kilka kuponów przejrzeć, pochwalić osoby, które ograły bookmachera. Pozwólcie, że jak mam kupon od kogoś z Discorda, to po prostu będę czytał jego nick i tutaj sobie rzucimy okiem, co było na tym kuponie. Tajmonek, proszę ciebie, zadyszkę 6.25 single. Ja jestem ciekawy, co Tajmonek robi o 3.04, bo o 3.04 był ten kupon grany. Brazylia, Ponte Preta miała wygrać to spotkanie. To był oczywiście kupon grany na żywo, bo ten mecz się zaczynał o 1.30. Bardzo długo był remis, ale Ponte Preta gdzieś tam w 83 minucie strzeliła na 1-0. Pewnie chwilę wcześniej ten kupon został postawiony po prostu i tak to spotkanie się skończyło. Więc Tajmonek ustrzelił na Discordzie pięknego singla po kursie 6.25. Warto gratulować, warto chwalić, warto przybić wielką typerską pionę. Freddy, czyli osoba, która na naszych transmisjach na żywo jest praktycznie zawsze, osoba, która na Discordzie bardzo często się udziela, dzieli się swoimi typami, no ustrzelił w niedzielę Formułę 1 i to ustrzelił pięknie, bo tu no prawie 2000 zł czystego profitu, czystego zysku, kursy 1.45, 1.8, 1.5, 1.7, 200 na stawce, 6.66 kurs ogólny, no to ten kupon po prostu musiał wejść. 2143 peleny wróciły. Freddy, piąteczka, gratulacje, oby jak najwięcej takich kuponów i bardzo się cieszę, że też tymi swoimi kuponami na tym naszym Discordzie się dzielisz, oby jak najwięcej takiej zieleni. Mamy dwa kupony, które w sobotę siadły na YouTubie, na naszym filmie. Tymon trafił dubelka, słuchajcie, na overek 2,5 goli w meczu Malmö i Sirius. To było 3-0, Sirius z czerwoną kartką bardzo szybko i to się generalnie udało. I Viking lub remis z overem 1,5 gola. No tutaj skończyło się 2-1 dla Vikingu, bramki w końcówce strzelane, więc też ten kupon do ostatnich, można powiedzieć, minut nie był pewny, ale się udało. 8,55 na stawce, 2,159 wróciło. Podobny kupon od Pawła. Tutaj był dubelek na Finlandię. HJK z remisem i overek 1,5 gola, 1,91. Bardzo ładnie złapany kurs i ten, jak sobie zerkniecie na to spotkanie o 13 w sobotę rozgrywane, też bardzo długo, tam do 90 minuty nie było pewne, że to wejdzie. No, nawet było bliżej tego, żeby nie weszło, ale na szczęście się udało. No i Kuopio chyba 4-2 z Lahti wygrało, a rynek ten sam. Podpóra na faworyta i over 1,5 gola, 800 na stawce, 2083 wróciło. Wielkie brawa, gratulacje za te dwa dubelki. Lecimy dalej. Dalej mamy też kupony z Discorda. Koulibaly na przykład za 5 dyszek, no 500 profitu, 560 zł siadło na Treblu. Bardzo ładnie złapane prowadzenie do przerwy Independiente po kursie 3,80. No piękna sprawa. Do tego prowadzenie do przerwy Sportingu Cristal i overek 1,5 gola samego
Bodo, które też w końcówce w 90 chyba trzeciej minucie strzeliło gola na 2-2 i dzięki temu, między innymi dzięki temu, Koulibaly mógł się cieszyć z tego pięknego profitu, no bo 500 ugrać na czysto na Trebelku, to już sami powiecie, że jest naprawdę całkiem dobry, sympatyczny kupon. Dominik, o proszę bardzo, Dominik to jest osoba, która też pograła sobie to Bodo, też kupon grany na żywo, bo o 20:57 mecz zaczynał się o 19:15, więc gdzieś tam w końcówce grany remis na żywo za 2000 PLN-ów. Molde bardzo szybko złapało czerwoną kartkę w tym meczu i długo grali w osłabieniu, bo docisnęło, nie mogło wcisnąć, koło 65 minuty strzelili na 2-1, bo przegrywali 2-0, dwie bramki tracąc, grając w przewadze. No i pod koniec tutaj huknęli faktycznie w doliczonym czasie gry na 2-2 i 2752 zł czystego zysku tutaj od Dominika. Już pomijam granie na żywo remisu po kursie 3-0, no ale ta stawka, piękny profit, wielkie brawa, gratulacje. Paweł, kolejna osoba, która podzieliła się swoimi typami na naszym Discordzie, na Discordzie, do którego przypominam, link masz w opisie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. 4 dyszki, fajne ako sklejone, 4 typy, 6,71 kurs ogólny, prawie 200 czystego profitu, no i tutaj generalnie tylko piłka nożna, no przepraszam, jedno zdarzenie z piłki ręcznej było, Wyspy Owcze, remis, zwrot, do tego z Chorwacją, Mistrzostwa Świata U21 w piłce ręcznej, do tego 3 typy z piłki nożnej i pięknie tutaj można również cieszyć się z tego profitu. 3 kupony na szybko jeszcze do pochwalenia. Pierun, zobaczcie, Pierun zagrał sobie za 7 dych freebeta. Miał tego freebeta, nie wiem czy to od nas czy nie, w każdym razie nieistotne. Miał go, zagrał za tego freebeta 3 typy, Gruzja lub remis z Izraelem. Generalnie Gruzja odpadła z Izraelem, ale w regulaminowym czasie gry był remisik. Anglia U21 wygrała 1-0 z Portugalią. No i BTTS w tym meczu Francja-Ukraina. To Mistrzostwa Europy do lat 21. Ukraina zaskoczyła tutaj Francję, ale tu jakby Pieruna interesował tylko BTTS-ik. I słuchajcie, wsadził za to 7 dych freebeta, nie? Znaczy na to. Te 228 zł on już może wypłacić. Piękna sprawa, pięknie obrócony freebet. Jak najwięcej takich obrotów freebetowych prosimy. Także również wielkie gratulacje. Piękny kupon. Kłaniam się nisko. Dwa kupony jeszcze, słuchajcie. Kolejny kupon za freebeta. Obrócony freebet, 2 dychy zamienione na 5 dyszek i te 5 dyszek już można normalnie wypłacić, więc można powiedzieć, że 5 dych tak naprawdę za nic, bo albo ten freebet był z misji, albo z jakiegoś konkursu u nas, albo jeszcze z innego miejsca Raduziak tego freebeta złapał i zamienił po prostu tenisowo zamienił tego freebeta na gotóweczkę. Brawa, gratulacje i oczywiście trzeba wrzucić kupon Andrzeja, bany, tutaj też osoba, która na Discordzie bardzo dużo kuponów wrzuca i to jest osoba, która no, często zagra sobie za taką mocniejszą stawkę. Tutaj na przykład ciekawe rozwiązanie, bo wiadomo, no, że w Polsce z podatkiem raczej trochę się to nie pyli grać takich kursów za mocną stawkę, no bo jeszcze ten podatek musisz odjąć, ale zwycięzców się nie sądzi. 843 zł wsadzone w siatkówkę, w sumę punktów gospodarzy, czyli Tajlandii tutaj po kursie 1,85 grane było oczywiście, tak jak widzicie, overek i 1372 wpadło, więc generalnie profit piękny, to trzeba przyznać, ale panie Andrzeju, no tutaj też trzeba mieć odwagę, żeby taką stawkę na singielka po prostu wsadzić. Generalnie trzeba mieć mocną wiarę w to. Tutaj się udało, więc wielkie brawa, gratulacje. W takim off-sezonie będziemy takich filmów robić kilka, bo na tym Discordzie naprawdę dzieją się fajne rzeczy, fajne kupony wpadają, tak jak zresztą widzicie, więc oczywiście serdecznie każdego z was na Discorda zapraszam. Link, opis, komentarz pierwszy pod filmem, tam właśnie ten link znajdziecie. Bierzcie sobie udział tutaj w konkursie, bo te freebety zawsze są przygotowane dla was. Od dzisiaj, tak jak mówiłem, 2 dyszki tutaj na każdym filmie praktycznie konkurs jest robiony, także do dzieła, komentarze do waszej dyspozycji. Ja dziękuję, że oglądaliście do samego końca, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za łapy w górę i trzymam kciuki za wasze kupony, jak macie coś pograne. Słuchajcie, dzisiaj 15.00 robimy transmisję na żywo, także do zobaczenia, kleimy kupony. Hondzyś będzie grał o 6 trafiony kupon z rzędu. Będzie dobrze, piąteczka, trzymajcie się, pozdro.